Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Lesiński, instruktor świetlicy żołędowo. Na dzisiejszy dzień przygotowałem dla Was krótki poradnik o tym, jak możecie w warunkach domowych przygotować swój własny plakat. Będziemy pracować na programie GIMP, tak więc zapraszam do oglądania i śledzenia materiałów z naszej świetlicy. No to zaczynamy. Od czego powinniśmy zacząć? Tak więc program. Ja pracuję na programie GIMP. To jest wersja 2.1.0. Tak to właśnie wygląda. Jest to program darmowy. Tak więc możecie spokojnie z niego korzystać. Program jest tutaj w języku polskim, jak widzimy. Tutaj mamy pasek różnych zadań, plik, edycja, zaznaczenie, widok, obraz, warstwa, kolory, narzędzia, filtry, okna, pomoc. Teraz z czego najbardziej będziemy korzystać, to tutaj z tych wszystkich funkcji, jakie mamy. I tak pokrótce. Zaznaczenie prostokątne, zaznaczenie eliptyczne, odkręcenie, zaznaczenie obszarów, różdżka, zaznaczenie według koloru, inteligentne nożyce, zaznaczenie pierwszego planu, ścieżki. Macie tutaj wszystko opisane bardziej konkretnie. Tak więc jak będziecie przychodzić do tworzenia własnego plakatu, spokojnie możecie się z tym zapoznać. Dzisiaj Wam pokażę prosty plakat w szybki sposób, jaki możecie wykonać sami w domu. Od czego musimy zacząć? Musimy zacząć od plik i stworzyć nowy. Tworzymy plik. Teraz musimy wiedzieć, w jakiej formie w przyszłości wydrukujemy ten plakat. Ja będę chciał zrobić plakat w formie A4. Tutaj od razu się pokazują wszystkie wymiary. Możemy je sobie dostosować według własnych potrzeb. Oraz zaawansowane wypełnienie. Wybieramy kolor tła. OK. No i pojawia się nam coś takiego. Mamy teraz kolor tła na tym obrazku. Robimy tak. Minimalizujemy. Ja już sobie wcześniej przygotowałem jakieś drobne rzeczy, z których skorzystam wcześniej. I mamy teraz podstawę. Wrzucamy sobie ją tutaj do pliku. I teraz co musimy zrobić? Musimy zrobić tak, żeby wypełnić tutaj całe te białe tło podstawą, która będzie do naszego plakatu. Ja sobie ją wcześniej ściągnąłem z internetu. W prosty sposób możecie sobie wpisać w Google background z angielskiego, czyli podstawa. Musimy sobie ją teraz przekształcić. Mamy tutaj już zaznaczone uniwersalne przekształcanie warstwy. Więc mamy już zaznaczoną tą warstwę. Tutaj nam się pojawia obok ta ścieżka. Możemy sobie zaznaczyć tło. Wtedy manipulujemy tym tłem. Zaznaczamy sobie nazwę, czyli abstract background watercolor i sobie ją przekształcamy. Tutaj mamy narzędzia. Możemy w taki sposób sobie ją przekształcać. Możemy też równomiernie sobie ją przekształcać. Ale zanim do tego dojdziemy, sobie ją przekręcimy. Tak, o, w ten sposób możemy sobie ją przekręcić. Przekręcamy. I żeby zaakceptować to, co dotychczas zrobiliśmy, robimy obróć. I przekształcił nam sobie tą warstwę. Wracamy teraz do uniwersalnego przekształcania i poszerzamy. Poszerzamy tak, żeby objąć całe tło. OK. W ten sposób przekształć. Teraz na naszym przyszłym plakacie będzie widać tylko to, co tutaj jest wycięte. Dalej. Potrzebujemy jakiś nagłówek do naszego plakatu. Ja już przygotowałem wcześniej. Gry i zabawy. Taki prosty temat. Skorzystałem sobie też z Google. Wrzuciłem na Google. O, tu mamy gry i zabawy wcześniej.
To się nazywa CoolText. Wchodzimy, CoolText Graphic Generator. I mamy tutaj różne wersje takich grafik pisemnych. Jakby to określić, mamy tutaj coś takiego. Możemy sobie zwiększać rozmiar tego. Możemy logo, różne kolory. Później robimy create logo. I tutaj mamy download, żeby sobie to ściągnąć. Ja już sobie ściągnąłem wcześniej, tak więc tu są nasze gry i zabawy. Powiększamy gry i zabawy jako centralny nagłówek. Ustawiamy przekształć. Mamy też różne inne formy. Coś takiego. Nie, coś innego może. O, w ten sposób. Może w taki trochę ciekawszy sposób to zrobić, czyli nachylenie. Robimy nachyl i wtedy mamy coś takiego. Zmniejszamy, wchodzimy znowu w plik, który mieliśmy wcześniej. Wrzucamy takiego pana. Cały czas mamy te ustawienia, które mieliśmy wcześniej tutaj zaznaczone, ale my chcemy troszkę go zmniejszyć. Więc zmniejszamy i ustawiamy w dowolnym miejscu, jaki nam pasuje. Przekształcamy i mamy już to zrobione. Lecimy dalej. Mamy napis świetlica żołędowo. Też wcześniej przygotowany. Troszkę powiększymy. Stawimy tak, żeby było fajnie to widać. I przekształcamy. Jeśli nam coś trochę nie pasuje, chcemy zmienić, na przykład zaznaczamy warstwę. Tutaj mamy tego pana, to mamy gry i zabawy. Damy może troszkę wyżej. Przekształć. I wtedy mamy możliwość napisu świetlica żołędowo o przeniesienie w tutaj. O, możemy jeszcze w taki sposób manipulować tym napisem. Obracamy jego oś, obróć. Mamy wszystko zgodnie zrobione. To nie, to też nie. Ok. Mamy tu już jakieś podstawy. Mamy teraz logo Gminnego Ośrodka Kultury. Jest on troszkę za duży, więc znowu przekształcamy, przesuwamy, zmniejszamy. Logo damy sobie to w tym miejscu. Przekształć. Jak widzicie, korzystam z minimalnej części możliwości, jakie tutaj mamy, ponieważ jeśli chcielibyśmy się mocniej zagłębić, to byłoby to dużo pracy, a warto sobie skrócić ten czas. Dobrze, mamy przekształcone. Teraz może wprowadzimy jakieś pole tekstowe. Skoro robimy tutaj plakat o grach i zabawach w naszej świetlicy, to warto byłoby podać jakąś datę i dzień. Tak więc robimy tutaj miejsce na tekst. I tutaj mamy tu i tu mamy kolor czcionki. I piszemy coś w ten sposób. Możemy sobie tutaj zwiększać rozmiar oraz zmienić czcionkę. Mamy różne rodzaje czcionki. To już we własnym zakresie, co Wam by się podobało. Jest tego naprawdę sporo. Weźmiemy ten. Zwiększymy czcionkę. Tak, troszkę zwiększymy. Do 167. Dobra. I piszemy. Powiedzmy 21.05.2020 rok, godzina 17.00. I już mamy napisane.
co chcemy i kiedy wykonać. Możemy też to właśnie sobie wtedy przesunąć troszkę, jak nam pasuje. Możemy zwiększyć cały ten plik, przekształć. Teraz, żeby nie było tego widać, tak wygląda, powiedzmy, nasz plakat. W ten sposób. Jak widzicie, wszystko wygląda dość przejrzyście i prosto. Możemy też wrócić do tego tekstu, zaznaczyć sobie ten tekst. I możemy to zmodyfikować. Na przykład wejść troszkę niżej, żebyśmy mieli przerwę. Możemy na przykład też tutaj troszkę zmniejszyć. Zależy od nas, jaki element chcielibyśmy wyodrębnić. I teraz tak to wygląda. Zaznaczenie na tło. I tak właśnie wygląda nasz prosty i szybki plakat, który chcielibyśmy zrealizować w naszym domowym zaciszu, tak? Co dalej? Kiedy już jesteśmy gotowi i uważamy, że nasz projekt jest taki, jaki byśmy chcieli, robimy wyeksportuj. Musimy dać jakąś nazwę, plakat, gry i zabawy. Tutaj mamy formę PNG. I tylko jeszcze musimy sobie zaznaczyć, gdzie chcielibyśmy, żeby nam to wyeksportowało. Wyeksportuj. Tu mamy również masę różnych możliwości. Ja wierzę, że wszystko jest ok. Wyeksportuj. Eksportujemy ten plik. Ok, mamy wyeksportowane. O, mamy nasz plakat gry i zabawy. I w takiej formie wygląda to na tą chwilę. Do drukowania wygląda to tak. I tak właśnie stworzyliśmy nasz prosty, szybki i łatwy plakat dotyczący gier i zabaw w świetlicy żołędowo. Tak więc dziękuję za uwagę. I proponuję, żebyście skorzystali z tych możliwości i sami pobawili się według własnego uznania nad tym programem, którym oferuję Wam wiele różnych fajnych rzeczy do wykorzystania. Więc co? Tylko ściągnąć, otworzyć i bawić się w własnym zakresie. Dziękuję za dzisiejsze wideo i pozdrawiam serdecznie. Hej!